Cześć! W ostatnim odcinku podczas przygotowywania Full English Breakfast zastanawiałem się, co znalazłoby się w jego polskim odpowiedniku. Wielu z Was pisało do mnie, podsyłało swoje propozycje, dlatego dziś postanowiłem przygotować taki polski odpowiednik Full English Breakfast, polską odpowiedź na to danie. No i dziś przygotujemy takie fajne, pełne polskie śniadanie. Podobnie jak oryginał, takie polskie pełne śniadanie będzie składać się z kilku mniejszych dań, razem stworzy taką fajną, pełną, bardzo dużą porcję. No i jeśli chodzi o te dania, to sporo zastanawiałem się nad tym, co powinno się w takim pełnym polskim śniadaniu znaleźć. I będziemy tutaj mieć kanapki z twarożkiem, z rzodkiewką oraz ze szczypiorkiem. Taka pozycja mocno wiosenna, akurat na obecny czas, myślę, że idealna. Parówki, które w Polsce są niesamowicie popularne i były chyba jednym z najczęściej wskazywanych przez Was dań, które powinno w takim śniadaniu się znaleźć. Poza tym smażona kiełbasa, a następnie duszona z cebulką. Jajecznica w postaci takiej jajecznicy z cebulką, smażonej na maśle, bardzo delikatna, bardzo kremowa. Jeśli chodzi o jajko, to oczywiście możecie podać je również w innej formie. Ja długo zastanawiałem się, czy lepiej nie wybrać jajka na miękko, ale ostatecznie zdecydowałem się na jajecznicę. Chociaż myślę, że jajko na miękko też tutaj idealnie by pasowało. A to wszystko zwieńczone pieczywem w postaci proziaków, czyli sodowych chlebków, które są popularne i historycznie związane są z Podkarpaciem. Nie są one znane w całej Polsce, ale jeśli uważnie oglądaliście poprzednie odcinki, to już odcinek o proziakach mogliście widzieć. Proziaki jeszcze ciepłe, smakują idealnie, kiedy są posmarowane masłem i jedzone są z mlekiem, ale sprawdzą się również jako takie zwykłe pieczywo, na przykład do kanapek. Jeśli nie chcecie robić proziaków, to po prostu kupcie albo upieczcie jakiś taki fajny chleb, ale ja tutaj przygotuję proziaki i właśnie od nich rozpocznę. Jeśli chodzi o samą nazwę proziaków, to pochodzi ona od sody oczyszczonej, która na Podkarpaciu nazywana jest prozą. Do przygotowania proziaków oprócz sody oczyszczonej będziecie potrzebować również odrobiny soli oraz cukru, mąki. Najlepiej do tego celu sprawdzi się mąka krupczatka, jajka oraz maślanki, kefiru, jogurtu naturalnego albo śmietany. Ja wykorzystam akurat śmietanę, dlatego że posłuży mi ona do wykonania również innej części naszego pełnego polskiego śniadania, czyli takiego kanapkowego twarożku. Dobra, ale starczy już tego gadania, przejdźmy do przygotowania. W misce mam mąkę krupczatkę i dodaję do niej prozę, cukier oraz sól. Teraz to wszystko mogę sobie zamieszać drewnianą łyżką. I gdy wszystko fajnie się ze sobą połączyło, pora na dodanie jajka oraz śmietany. Następnie wszystko dość delikatnie, ale jednocześnie stanowczo mieszamy. Po chwili całość powinna stworzyć taką dość jednolitą masę, która cały czas będzie bardzo wilgotna. Na tym etapie może wydawać Wam się, że jest ona nieco zbyt wilgotna, ale ona taka właśnie powinna być. Teraz na stolnicę przesypuję jeszcze odrobinę dodatkowej mąki krupczatki, a następnie wyrzucam na to masę. Całość jeszcze delikatnie zagniatam, a następnie za pomocą dłoni formuję taki placek, który będzie miał mniej więcej centymetr do 1,5 cm grubości. Jeśli chodzi o ciasto na proziaki, to nie powinniśmy go ani mieszać, ani pracować z nim zbyt długo. Staramy się to robić delikatnie i tak naprawdę ruchów powinno być jak najmniej. Teraz, kiedy ciasto jest już gotowe, jesteśmy w stanie wyciąć sobie z niego proziaki. Na boku rozsypujemy sobie mąkę krupczatkę. Brzegi kieliszka obtaczamy sobie w mące, a następnie wycinamy za jego pomocą okręgi. Nie martwcie się o resztki, które Wam tutaj zostają, to sobie ponownie możemy zgnieść. I teraz proziaki nadają się do tego, aby je wypiekać. Możemy przygotować je zarówno w piekarniku, jak i na patelni. Ja osobiście wolę proziaki, które przygotowywane są na patelni. Są one takie bardziej regularne i według mnie są fajniejsze. I aby je przygotować, będziemy potrzebować patelni. Patelni niczym nie natłuszczamy i po prostu przerzucamy sobie na nią proziaki. Jak widzieliście, proziaki wrzucałem na patelnię, która była nie tylko niczym nienatłuszczona, ale również nierozgrzana. I według mnie właśnie przygotowywanie proziaków od zimnej patelni jest najlepsze. Tradycyjnie były one przygotowywane na piecach kaflowych, ale pewnie w domu nie macie pieca kaflowego. Dlatego rzucacie je na zimną patelnię, następnie włączacie jakąś niewielką moc pod swoją kuchenką i trzymacie je na tej patelni przez około 10 minut. Czasem nawet dłużej, ja wolę proziaki robić powoli. Wtedy nawet około 15 minut z pierwszej strony, około 12 minut z drugiej.
drugiej. Musicie przy tym obserwować, żeby się nie przypaliły. Proziaki powoli będą robić się na patelni, a w tym czasie przejdziemy do przygotowania kolejnego elementu, który zajmie nam trochę dłużej, czyli kiełbasy, która będzie smażona, następnie duszona z cebulą. Tutaj nie ma wielkiej filozofii, potrzebujecie kiełbasy, wykorzystajcie swoją ulubioną oraz cebuli. I rozpoczynamy od tego, że na patelni rozgrzewamy niewielką ilość oleju. W międzyczasie przechodzę do nacinania kiełbasy. Nacinam ją sobie w taką niewielką kratkę. Jeśli chodzi o wybór kiełbasy, to jeśli będziecie kupować ją w markecie lub w jakimś innym miejscu, gdzie będziecie mogli sprawdzić jej skład, to zwracajcie uwagę na ten skład. Dobra kiełbasa w swoim składzie powinna mieć tylko mięso wieprzowe, sól, pieprz, ewentualnie inne przyprawy oraz jeden konserwant. Tym konserwantem jest azotyn sodu, inaczej E250. Ten konserwant w kiełbasach jest niezbędny, ale innych nie powinno się tam znaleźć. Jeśli skład waszej kiełbasy będzie bardzo długi, to prawdopodobnie nie będzie dobra kiełbasa. W tym momencie sądzę, że patelnia jest już dość mocno rozgrzana, dlatego ja wrzucam na nią swoje kiełbasy. Teraz pozwalam kiełbasom się smażyć, a w międzyczasie przechodzę sobie do cebuli, którą kroję w takie drobne piórka albo półplasterki. Gdy kiełbasa jest już fajnie podsmażona, a cebula jest pokrojona, możemy zmniejszyć sobie ogień pod kiełbasami i dorzucić do nich cebulę. Dodaję odrobinę soli, a następnie to wszystko zamykam i pod przykryciem pozwalam dusić się kiełbasie oraz cebuli przez kolejne kilkanaście minut, wykorzystując niewielką moc kuchenki. Teraz pora zająć się kanapkowym twarożkiem, którym posmarujemy nasze proziaki. I tutaj mamy sporą dowolność, ja przygotuję taką wersję z rzodkiewką oraz ze szczypiorkiem. Jeśli chodzi o przygotowanie tego twarożku, to zapytałem was na Instagramie, co do twarogu najczęściej dodajecie. Połowa z was dodawała śmietanę, połowa dodawała jogurt naturalny. Ja dziś wykorzystam śmietanę, 8 naskę, dlatego że wykorzystywałem ją również do proziaków. Rozpoczynam od rozdrobnienia twarogu za pomocą widelca. Ja akurat mam twaróg półtusty, ale jeśli chcecie, możecie wykorzystać jakiś inny. I teraz dodaję do niego mniej więcej 2 łyżki śmietany. Jeśli chodzi o dodawanie śmietany, to róbcie to po prostu na oko. Dodajcie śmietany, wymieszajcie i zobaczcie, jaka będzie wasza konsystencja. Mój twarożek ma taką idealną konsystencję i ja śmietany nie będę już więcej dodawał, ale wy swój twarożek obserwujcie. A jeśli mowa o obserwowaniu, to myślę, że pora zerknąć do naszych proziaków. Proziaki w większości z jednej strony są już fajne, przyrumienione, teraz pora je obrócić. Pamiętajcie przy tym, że proziaki powinny być przyrumienione, ale nie przypalone, więc cały czas możecie kontrolować sobie temperaturę i możecie kontrolować sobie moc waszego palnika. Gdy będziecie widzieć, że one nie robią się zbyt dobrze, to po prostu dajcie 2 punkty więcej. Gdy będziecie mieć wrażenie, że robią się za szybko, to użyjcie mniejszej mocy. Tak jak wspominałem, proziaki mogą być robione dość długo. Możecie więc dostosować moment zdjęcia proziaków z patelni do momentu podania śniadania. Oczywiście gorące są najlepsze. A teraz wróćmy już do naszego twarożku. Teraz na tym etapie moglibyśmy do niego dodać tylko odrobinę soli i pieprzu i de facto byłby on gotowy. Jeśli chodzi o taki kanapkowy twarożek, no to są różne szkoły przygotowywania go. Jedni wszystko wrzucają do środka, inni na przykład rzodkiewkę czy szczypiorek wykorzystują tylko na zewnątrz. Ja uważam, że fajnie jest połączyć jedno i drugie. To znaczy teraz pokroimy sobie rzodkiewkę i szczypiorek, wszystko to wymieszamy dodając sól i pieprz, ale odrobinę rzodkiewki oraz szczypiorku zostawimy sobie na koniec, żeby udekorować nasze wiosenne kanapki. Jeśli chodzi o rzodkiewkę, to najlepiej wykorzystać technikę krojenia, którą znacie z krojenia cebuli w kostkę. W przypadku rzodkiewki sprawdza się idealnie. Myślę, że tyle rzodkiewki w naszym przypadku jest wystarczającą ilością. Pozostałe rzodkiewki zostawię sobie do tego, aby pociąć je w półplasterki i położyć bezpośrednio na kanapkę. Więc teraz rzodkiewka ląduje w twarożku. Po rzodkiewce pora na szczypiorek, ale jeśli chodzi o jakieś inne warzywa, to do takiego twarożku również sprawdzą się cebula czy na przykład papryka. Do tego wszystkiego jeszcze odrobina soli oraz pieprzu. A następnie mieszamy, aby wszystko połączyło się i stworzyło taką fajną, jednolitą całość. W trakcie przygotowywania tego odcinka pomyślałem sobie o tym, że fajnie byłoby zrobić również takie pełne śniadania z innych krajów, wzorując się trochę na tym śniadaniu angielskim, ale wykorzystując właśnie składniki czy takie małe dania, które z danym krajem się kojarzą. Napiszcie mi proszę w komentarzu, który kraj byłby dla was interesujący. Może przygotujemy sobie pełne włoskie śniadanie. Oczywiście wiem, że we Włoszech je się zazwyczaj croissanta i pije do tego kawę, ale my możemy dać ponieść się fantazji i przygotować takie full Italian breakfast.
breakfast albo jakieś pełne śniadanie z innego kraju. Napiszcie mi w komentarzu, jestem bardzo ciekaw waszej opinii. Wszystko się połączyło, wygląda bardzo fajnie i kolorowo i teraz to sobie odstawiamy. Czekamy, aż nasze prosiaki będą gotowe i aż będziemy mogli posmarować tym serkiem nasze kanapki. A teraz przejdę do parówek. Jeśli chodzi o parówki, to tutaj nie ma żadnej logiki. Myślę, że każdy Polak parówki umie robić. Parówki po prostu podgrzewamy w wodzie. Nie musimy ich gotować. Parówki są możliwe do jedzenia tak naprawdę na zimno. Chociaż ja nigdy takich parówek nie jadłem i mi trochę kłóci się jedzenie parówek na zimno, więc oczywiście podgrzewamy w wodzie. I teraz, gdy wszystko jest już prawie gotowe, na patelni rozpuszczam masło, a następnie wbijam na nią jajka. Na początku mówiłem wam, że przygotuję jajecznicę z cebulką, ale w międzyczasie doszedłem do wniosku, że w naszym pełnym polskim śniadaniu mamy wystarczającą ilość cebuli, dlatego przygotuję ją po prostu z samych jajek. Jeśli chodzi o jajecznicę, to ja nie mieszam jajek wcześniej, ale tuż po wbiciu ich na patelnię cały czas je mieszam, tak aby miała ona taką fajną, idealną konsystencję. Teraz na nią jeszcze odrobina pieprzu oraz soli. Rzodkiewka i szczypiorek na kanapki, odrobina szczypiorku również na jajecznicę. Jeśli chodzi o proziaki, to do nich obowiązkowo szklanka mleka i odrobina masła, którą takie gorące jeszcze proziaki możemy sobie posmarować. No i teraz pora na ostatni element naszego full Polish breakfast, czyli kiełbasę duszoną z cebulą. Jeśli chodzi o duszenie tej kiełbasy, to tutaj możecie sobie fajnie kontrolować to, kiedy ona będzie gotowa, przez zwiększanie albo zmniejszanie mocy palnika. Kiełbasę i cebulę musicie sobie obserwować i jeśli zajdzie taka konieczność, to dodajcie do niej odrobinę wody. Do tego jeszcze kawa, herbata lub jakiś inny ulubiony napój i nasze pełne polskie śniadanie jest gotowe. Muszę powiedzieć wam, że pięknie wygląda, ale nie tylko, bo również pięknie pachnie i na pewno będzie wspaniale smakować. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. Jeśli spróbujecie zrobić takie polskie śniadanie, to napiszcie mi w komentarzu, jak wam smakowało. A jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami TopGara, to zostawcie również suba. Dzięki, cześć!